Cześć wszystkim! No, poziom 7, dalszy ciąg Tyranii. Dobra. W poprzednim odcinku aktywowaliśmy portal na szczyt wieży morskiej. Więc zobaczmy, co na was czeka na górze. Fajerwerki nas czekają. Magiczne światło wystrzeliwuje ku niebu, łukiem kierując się w stronę horyzontu i studni Wendriena. Przestajesz czuć grunt pod stopami, kiedy ponownie ogarnia cię ciepła energia. Twoja świadomość rozprzestrzenia się poza wieżę w wielu kierunkach naraz. Światło, które widziałeś na niebie, przypomina ci więź łączącą cię z wieżą studni Wendriena. Stanowisz jej nieodłączną część, zaspokajaną z nią równie mocno jak wieża powiązana. Jak wieże powiązane są ze sobą. Wieża morska w cmentarzysku mieczy wygląda na podniszczoną, niczym flaga łopocząca przez zbyt długi czas na gwałtownym wietrze. Jakby wbrew temu wyraźnie połączenie ze studnią Wendriena jest jednak bardzo silne, niemal przytłaczające. Podczas najazdu na krzepę byłem na linii frontu. Tak wysoka kraina wydaje się nieistotna. Śmierdzi morską wodą, jak drewno i wiatr i ptasie odchody. Dziwne zwierzyca musi to, co nazywa oceanem, a nie widzi ptaków ani odchodów. W Cytadeli Pergaminu obstawialiśmy, jak długo na południowy zachód trzeba żeglować, nim dotrze się do końca oceanu. Sądząc po tym, prawidłowa odpowiedź brzmi bez końca. Nantry spogląda w przestwór oceanu na południu, i czym prędzej kreśli szkic błękitnego krajobrazu. Wieża wydaje się być przekaźnikiem pomiędzy tobą a studium Wendriena, przesyłając energię na ogromną skalę. Jesteś jedynie pierwszym ogniwem łańcucha, który rozciąga się przez całą Ukrainę. Kiedy usiłujesz zrozumieć to odczucie, zdajesz sobie sprawę rozbrzmiewających wokół ciebie szeptów. Posłuchaj je uważnie. Szepty wydają się przemykać po nici więzi między tobą i wieżami, przesyłając gorąc, który chwilami ciężko wytrzymać. Mówię o twoich czynach, decyzjach, o wszystkim, co doprowadziło do tego miejsca. Twoje imię nie jest powszechnie znane, twoja chorągiew powszechnie rozpoznawana, twoje czyny rozgłaszane zarówno w terasach, jak i w północnym imperium. Przez krótką chwilę udaje ci się dostrzec strach i nadzieję skumulowaną przez rozbrzmiewające szepty. Przypominają krople rosy osiadające na liściu i spływające następnie w jedno miejsce. Widzisz to przez twoją więź, to jedynie metafora, która w niewielkim stopniu obrazuje rzeczywistość. Wierzę tętnią mocą nieznanego pochodzenia. Podejrzewasz, że nic nie stałoby poza twoim zasięgiem, gdyby tylko udało ci się je okiełznać. Zdaje się, że otwarcie wieży odblokowało jakąś głębszą więź. Nie wiem, co uczyniłeś, ale kiedy stoję blisko ciebie, moje pordzewiałe płyty stają się cieplejsze. Czuję się jakby lżejszy. Powietrze pulsuje mocą, jak serce i kopyta biegnącego jelenia. Szybko, mocno, szybko. Alfa ma teraz mistyczne pazury i kły. Ciekawe zauważyłem coś, co pamiętam z wieży studni Wendriena. Magiczny szum, który wibruje, kiedy chodzisz i drży, kiedy mówisz. Jeśli zmysły mnie nie mylą, między tobą i wieżami istnieje jakaś magiczna więź. Niezwykle fascynujące. W dłoni mędrca pojawia się gęsie pióro, którym energicznie kreśli notatki. Okej, mamy drugą wieżę. Wygląda na to, że w poprawnej kolejności odblokowaliśmy. Bo patrzcie, że wieża morska jest druga na liście. Więc domyślam się, że nie mieliśmy wcześniej odblokować wieży cmentarnej. Okej. Możemy zbudować jakieś ulepszenia. Zbudowanie księżnicy w wieży pozwala na zgłębienie wiedzy tajemnej dyktów i artefaktów. Przyznaje premię do wiedzy i magicznych umiejętności po odpoczynku w dowolnej wieży. Okej. Przyznaje premię do celności, atletyki oraz przebiegłości po odpoczynku w dowolnej wieży. Kuźnia, przebudowa kuźni pozwala na ulepszenie broni, pancerzy oraz tworzenie nowych potężnych przedmiotów. Przyznaje premię do pancerza, parowania oraz uników po odpoczynku w dowolnej wieży.
Infemeria. Infemeria pozwala na ważenie mikstur i tworzenie przedmiotów jednorazowego użytku. No okej. Więc domyślam się, że tutaj będziemy musieli wybudować później. Okej, wieża blokowana. Masz teraz drugą wieżę. Wszystkie wieże są ze sobą połączone, dzięki czemu możesz nieco nimi błyskawicznie się przemieszczać. Skróci to czas podróżowania po tarasach. Możesz ulepszyć odkryte wieże, stawiając na nich nowe konstrukcje. Każde ulepszenie wiąże się z różnymi korzyściami. Tak. Budowanie ulepszeń wymaga czasu i pieniędzy, a następnie środków na ich utrzymanie. Jeżeli brakuje ci środków na utrzymanie, ulepszenia zostają na zawieszone i nie będzie otrzymywać płynących z niego korzyści, dopóki nie go nie opłacisz. W terasach możesz znaleźć 5 rodzajów surowców służących do ulepszenia wieży. Są to zwoje, sztabki żelaza, sztabki złota, składniki alchemicznej skóry. Każde ulepszenie wymaga innych surowców. Okej. Okay. Stanowiciel Regulus. W sprawie wiesz. Tunon. Mój drogi. W sądzie aż huczy od plotek o wojnie domowej. Przedstawiciele chóru i skardzonych urządzają awantury przed obliczem Tunona. Petenci dyskutują na korytarzach wyłącznie o tym, kto pobije kogo oraz czy i kiedy Tunon w końcu uderzy pięścią w stół i zakończy te niesnaski. Znacznie bardziej zaintrygowała mnie inna historia ze studni Wendriena. Tunon posłał cię do studni z misją, która, jak sądziłem, będzie dla ciebie podróżą w jedną stronę, a tymczasem tobie nie tylko dało się przeżyć, ale jeszcze zdobyć wieżę górską, a do tego jeszcze przełamałaś edykt hegemona. Przy takich dokonaniach mała wojenka domowa wydaje się być pozbawiona znaczenia. Przynajmniej dla tych, którzy potrafią odróżnić głos od hałasu. Napisz mi, jak się czułeś przełamując edykt i jak udało ci się przejąć kontrolę nad wieżą. Stanowi się Rugulus. Okej. Okay. Czy chcemy mu wyjaśnić, odpowiedzieć własnymi pytaniami, czy pomniejszyć znaczenie wydarzenia? Nie pamiętam, kto to był Regulus, ale... Ale nie mamy chyba... nie mamy żadnej tak przesłanki, aby być do niego nieszczerym albo wrednym. Więc może wyjaśnijmy wydarzenie najlepiej, jak potrafisz. Okej. Okay. Drogi Regulusie, bla 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 bla, ktoś chce sobie przeczytać to, niech przeczyta. Wyślij czas na odpowiedzi 24 godziny. Okej? Okay? List jest w drodze. Świetnie. Dobra. To może zbudujmy kuźnię. Czy ona ma jakieś wymagania surowcowe? Nie widzę. Okej, okay, zbudujmy. Żeby chcesz zbudować to ulepszenie wieży, nie można później anulować tego polecenia. Tak. Okej, okay. Kolejne dwa osiągnięcia dostałem. Okej, okay. Wygląda na to, że... Tajemne urządzenie. Okej, widzę. Każda wieża może mieć tylko jedno ulepszenie. W takim razie. Tutaj już mamy to tajemne urządzenie. Więc tutaj wybudowałem kuźnię. Okej, okay. I ci przyjaciele się tutaj pojawili. Fajnie, będziemy mogli wywalić zabija w cieniu. Coś masz ważnego? Nie. Dobra, jej podziękujemy. Zwrotka, wracaj do nas. Zatęskniliśmy za tobą. Zgromadziliśmy całkiem ładną kolekcję, wiesz co? Głosy Narata nigdy nie interesowały się twierdzami, ale dostrzegam ich zalety. Dlaczego głosy nie lubi twierdz? Bo nie ma sensu tkwić w jednym miejscu. Głosy woli, żeby jego siły cały czas były w ruchu, odpoczywając tylko parę godzin między zmierzchem a świtem. Poza tym wojownicy, którzy są stale czymś zajęci, nie mają czasu na bunty. Siłą chóru jest liczebność, a jeżeli pozwoli się ludziom na roztrząsanie swoich problemów, nagle wszyscy znajdują powód, żeby zakatrupić najbliższego przywódcę bandy. Co sądzisz o wieżach? Są wielkie, ale nie miej złudzeń, można je obalić. Wystarczy dostateczna liczba szpadli i kilofów i odpowiednio zdeterminowane wojsko. Jak ci się nie wydaje, że jesteś niepokonany. Jeżeli chodzi o tym, czym są, zwykle unikam zadawania takich pytań. Okej, mam do ciebie pytania. Chciałbym porozmawiać, bla bla bla.
Nie chcę o niczym porozmawiać. Chcę, żebyś wróciła do nas. Potrzebuję kompetentnej zabójczyni. Tak. Dziękujemy tobie. Zdecydowanie. Dobra. Ciekawe, czy będzie miała nam coś do powiedzenia. Obiecała nas czegoś nauczyć. This is fascinating, and I admit enviable. If it turns out your connection to the spires invites death and woe, my jealousy might wane a bit. Hmm. I've been mulling over that structure we found atop Vendrian's well. Would you be opposed to me studying the sculpture in closer detail? Rzeźby dokładniej. Perhaps work a spell or two near the structure. Simple cantrips of grave light by which to read and inspect, but I will not poke or shove the thing in any way physical or mystical. Okay. Dobrze, jeżeli uważasz to za konieczne. Thank you. Next time we have a good moonlit night, I best settle in and see what sort of magic perturbations I can sense from the sculpture. Okay, spoko. What is it you need? Mam do ciebie kilka pytań. Pomówmy o twojej magii. You know, I normally charge for this, but for you... nie ma nic ciekawego. Dobra, nieważne. Dobra. Mamy tutaj jakieś punkty kuźnictwa. Sigil przebicia, akcent. Okej. Okay. Spoko, nie wiedziałem, że jakieś takie rzeczy możemy tutaj poznajdować. Okej. Okay. Akcent, który powoduje, że zaklęcie odległego uderzenia przebija przeciwników w linii prostej. Okej. Okay. Przyda się. Co tu jeszcze mamy? Sztaba spiżu. Okej, okay. Ty zwrotka, wracaj na górę. Zobaczmy, co tu jeszcze znajdziemy. Sztaba żelaza. I coś ukrytego. Okej, okay, spiżowy miecz zapału. Zaraz to pewnie damy zwrotce. Okej, okay, zobaczmy, co możemy wykuć. Wybierz z ekwipunku broń lub zbroję do ulepszenia. O! Serio, możemy ulepszać rzeczy. Czas ulepszenia 2 godziny. Wymagani rekruci w kuźni 1. Lekki płótno, jakość świetna. Ok, czyli możemy ulepszać jakość przedmiotów. Czy możemy twoją tarczę na przykład ulepszyć? Jakość świetna, jakość wyśmienita. Ok, no to tak jak w Pilarsach. Ulepszanie. A co z budowaniem? Chcę, żebyś dla mnie coś wykuł. Artefakty, buty nocnego łowcy. Rękawica alchemista, zbroja płytowa komendanta. Tak, rękawica alchemika, o, źle przeczytałem. Okej, okay, zdolności przedmiotu. Kula życia. A, to wygląda fajnie. Kontrola życia plus 20. To by byłoby dobre dla Lantriego. Elfa wymaga żelazne pierścienie 1. Więc bardzo drogie i dużo skóry. Okej. Okay. Buty nocnego łowcy. Marsz w cieniu. Dobra, jakiś przedmiot, na który można by nas stać. Trzeba mnie rekruci 5 w kuźni. Okej, okay. Generalnie wszystko jest bardzo drogie. Poza niektórymi rzeczami. Kontrola emocji, magiczne laski. Dwabne rękawiczki, elegancja, duma zapomnianych.
Tylko Barik może tego użyć. Okej, okay, obrażenia minus 50%, wszystkie przy zdrowiu poniżej 65%, mech. Okej, okay, i tak potrzebowaliśmy byśmy więcej rekrutów. Wieża. Ok, mistrz umiejętności badania ogniem i łowiądem. Mam sporo pieniążków. Ogień nie jest zły, chociaż bardziej byłoby zimno fajniejsze. Ok, kowal dostarczający sztabek. Ciekawe. Czyli co, on za darmo będzie mi dostawał? Dostarczał? Nie wiem. Będziemy musieli to wypróbować po prostu rzeczy. Ok, ale chcę tą trenerkę kupić, bo ona uczy władania życiem. Ciekawe, czy mógłbym się nauczyć magii życia od niej. Dobra, najmijmy ją. Możemy się przeteleportować. Chyba nie. Dobra, mamy ten akcent nowy. Sigil przebicia. Co poza tym nie mamy. Okej, okay, dobra. Możemy się teleportować do innej wieży. Do wieży górskiej. Natychmiastowa podróż. Czy na pewno chcesz się teleportować? Tak. Dobra. I zobaczmy z tą trenerką. Lysandra, to ona, tak? Chyba, tak, to ona. Złap stanowicielu, spróbuj ją złapać. Mędrczyni tak krótko słała, po czym jej wyciągnięty dłoni wstrzeliwały w twoim kierunku fioletową kulką światła. Spróbuj ją złapać. Zaklęcie mędrczyni przypomina w dotyku kulę lodu, chłód przenika twoje dłonie i dociera do rajon. Efekt jest nieprzyjemny, ale nieszkodliwy. Odważne posunięcie, ale głupie. Zaklęcie mogło oddzielić twoje ciało od kości tak szybko, że twój szkielet stałby tam teraz przez 10 sekund, zanim dotarłby do ciebie, że nie żyjesz. Alessandra, do twoich usług. Byłam szkolona na mędrczynię w Cytadeli Pergaminu, ale z oczywistych względów jest to już przeszłość. Chętnie posłucham twojego wykładu. Okej. Okay. Czyli to inaczej działa. Nie nauczymy się magii ognia. Ale za miedziane pierścienie możemy nauczyć się, żeby zwiększyć nasze zdolności. Trolla życia. Kto zwiększy, to mi niewiele da. Trolle wigoru, magiczne laski, to możemy zwiększyć, ale tak, da nam to trochę doświadczenia po prostu. I moglibyśmy dać, ale też nie ma za bardzo sensu. Okej, okay, dobra. Na razie nie zamierzam wydawać pieniążków w ten sposób. Tak, co mogę tutaj zrobić? Dotknij regeneratora i skup się. Dobra, nieważne. Dobra, teleportujmy się z powrotem do tamtej wieży. Tak. No i dobra. Dobra, ogarnijmy jeszcze tutaj rzeczy organizacyjne. Dobra. Ty może trochę żywotności ci zwiększymy. Ponieważ masz dosyć słabą. Okej. Okay. I tak, i w fechmistrzyni będę dalej cię szkolił. Srodka wyprowadza kontratak w przypadku chybienia przeciwnika w zwarciu. Tańcząca zwiększa obrażenia zadawane przy użyciu dwóch broni.
Świetnie. Okej. Co to robi? Proszek narożnie. Zwrotka zamienia się miejscami z wrogiem, po czym zadaje mu ciosy każdą ze swoich broni. Okej. Najpierw to weźmiemy. Mamy dwa punkty talentów. Szansa na ripostę 100%. Może weźmy to. Brzmi fajnie. Dobra. A jeszcze więcej możemy zwiększyć cech, bo nie kilka awansów na raz miała. Dobra, troszkę siły i damy. Okej, okay, co jej daje walki dwiema brońmi? Finezja i chyżość. Okej. Okay. Ale mocy też jej by jej się trochę przydało. Dobra, na razie zwiększmy jej finezję. Masz coś jeszcze tutaj? A dobra, to tylko jeszcze mój awans. Dobra. I jeszcze jeden punkt nam został. Trafienie krytyczne zwarciu zadaje obrażenia także przeciwnikom stojącym blisko od celu. Okej. Poznaj wroga 2. Kiedy przeciwnik zadaje cię zwrot, otrzymują na pasywnie premię do uniku i parowania trwające aż do końca walki. Parowanie plus 2, unik plus 2. A teraz dochodzi jeszcze celność przy spowodowaniu draśnięcia. Umiejętność poznaj wroga przyznaje zwrotce także premię do celności, jeżeli uda się jej drasnąć przeciwnika. Okej, okay. Zabójczy szał 2. Po zabiciu przeciwnika zwrotka będzie przez krótki czas zadawać podwójne ciosy, potrójne ciosy. Mamy też dodatkową zdolność aktywowaną. Serię gwałtownych ciosów wyprowadzona w pojedynczego przeciwnika. Każde trafienie powoduje efekt obrażeń rozłożonych w czasie. Okej, okay, to może weźmy najpierw to. Dobra, teraz ja. I co, już nie możemy zwiększyć zmyślności, ale jeszcze stanowczość możemy zwiększyć. Okej, okay, to zróbmy to. To się zastanowię nad innymi cechami. Póki co mogę zwiększać wiedzę, to będę to robił. Okej, okay, czy wiedza 100 to już max? Wygląda na to, że tak. Okej. Okay. I dodatkowy punkcik. Właśnie, jak z moimi slotami na zaklęcia? Mam już wszystkie zajęte. Myślę, że niedługo będę miał kilka dodatkowych zaklęć, więc może wezmę też szersze horyzonty. Żeby mieć dwa dodatkowe. Mogę jeden z tych wziąć. Nasycenie żywiołem zimna. Ok, chyba wezmę szersze horyzonty po prostu. Niedługo się przydadzą. Okej, okay, dobra. Jeszcze przejrzyjmy ekwipunek zwrotki. Ponieważ myślę, że my jakieś znaleźli upgrade'y teraz. No. Dobra, mamy sporo tego krapu. Okej, okay, mamy ten łuk ładny. Mamy jakieś miecze. Spieżowy miecz skrzepy, ale to chyba ona ma lepsze rzeczy już. Imperialna falkata. Cierpienie. Dobra. To pewnie będzie upgrade, co? Zwiększa obrażenie na sekundę, mniejsze dyskiwanie gotowości, większy zasięg przebicia pancerza, mniejsza celność. Okej, okay, a co dodatkowo to ma? Wyczerpanie przy trafieniu krytycznym bronią. Okej, okay, w takim razie to użyjesz. Brakowano zdolność za reputację. Okej, okay, to jest artefakt. Spoko. Dobra, teraz zobaczmy jej miecze. Młot zespolonych. Spiżowy miecz zapału. Spiżowy topór. Wygląda na to, że spiżowy topór moglibyśmy wywalić. Okej. Okay.
Teraz to cierpienie. Cierpienie nie jest lepsze. Dodatkowe obrażenie za każdy 1% straconego zdrowia plus 1%. Ale jakby zwrotka zaczyna trochę obrażeń otrzymywać, to myślę, żeby się to wyrównało. Dobra, porównajmy jeszcze resztę. Okej, okay, spiżowy miecz skrzepy nie jest lepszy. Się z nim pożegnamy. Imperialna falkata również nie jest lepsza. Okej. Okay. W razie to pochowamy. Właśnie, jak ze mną? Chyba jakąś różdżkę. Maskę zmorową. Kontrola cmentarnego blasku. Chwila. Obrażenia na sekundę dużo lepsze. Przy trafieniu krytycznym wróg odebranie zdrowia 8. Okej, okay, zdecydowanie to jest lepsze niż to, co teraz mam. Okej. Okay. Maska wygląda dobra, też się pozbędę. Chwała. Okej, okay, bandaże wyzwolenia. Czy to było coś lepszego? Nie, dobra, tego się pozbyłem. Czy dla ciebie to będzie upgrade? Nie. Hunter artefakt. Chyba go sobie na razie zatrzymam. Dobra. Równajmy jeszcze ciebie. Dobra, chwała będzie lepsza od młota zespolonych. Chociaż tak, ma mniejsze przebicie pancerza. Ale generalnie jest lepsze. Dobra. To zastosujmy. Dobra, pytanie, czy cierpienie chcę jeszcze gdzieś wziąć. Niby obrażenia ma gorsze trochę. Ale ma dużą celność. I odzyskiwanie gotowości. Okej, okay, ma obrażenia cięte. Tutaj masz miażdżone, cięte, kłute. Myślę, że zamienimy sobie zamiast spiżowego mieczu zapału w takim razie. To bardziej, że obrażenia będą rosnąć, kiedy zwrotka będzie otrzymywać obrażenia, więc... Więc chyba tu jest dużo lepsze wyjście. Okej, dobra, jeszcze przejrzyjmy szybko pancerze jakieś. Ostatnio... Ciężkie rękawice skórzane. Okej, pancerz lekki. Dobra. Przyjrzyjmy jeszcze, czy coś nas tu będzie interesować. Okej. Porównam sobie szybko i pancerz ciężki. Spisz. Większość pancerzy jest ciężka. Te co mam, więc chyba nie zrobimy zbyt dużo. Dobra, to jest we wszystkim lepsze, więc to sobie weźmiesz. Okej, okay, lekki płótno. Okej, okay, to jest słabsze, tak, to jest lżejsze. A to pancerz 2. 3 kłuty zimno pancerz. Okej, okay, czy wolimy miażdżone czy kłute? Co fajnie wygląda? Chyba to fajnie wygląda. Więc decyzja podjęta. Okej, okay, dobra. Jeszcze możemy sprawdzić hełm jakieś i buty, czy nie mamy. Okej, okay, to będzie upgrade. Jakieś buty. Chyba nie. Okej. Okay. Dobra, pozbędziemy się tego pięknego hełmu szkarłatnej furii. Okej, okay, dobra, trochę mi to zajęło czas, ale trzeba było się ogarnąć z tym. Dobra, no to wracajmy na dół, co? Tak. No i dobra. No to wracamy z powrotem.
I chyba najszybciej będzie. Tak, tutaj mamy już otwarte wejście, więc dobra, wracamy tutaj. Bo tędy będzie najszybciej się dostać z powrotem do sali głównej. Okej, przy okazji Lantry chce z nami porozmawiać. Co się niedługo tym zajmiemy. No i dobra, jesteśmy w sali głównej z powrotem. Okej. Czy jakoś udało nam się tutaj dostać? A! Tutaj mamy ten trzeci klucz. Pewnie będziemy mogli otworzyć tutaj przejście. Mamy już chyba też wszystkie klucze tutaj, żeby otworzyć tak, żeby pozbyć się tego ognika. Ale wiecie co, zrobimy to w następnym odcinku. Tak, już by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o wyłom w murze i ścianę i wieżę morską. Więc zobaczymy, co dalej się będzie działo. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!